Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Pracowni Działań Twórczych na Wynos. Kochani, ferie powolutku się już kończą, ale zima na szczęście się nie kończy. Jest biało za oknem i nasza dzisiejsza praca też będzie w klimacie zimowym. Zaproponuję Wam dzisiaj do zrobienia przesłodkiego, przefantastycznego pingwinka. Kochani, do zrobienia takiego przesłodkiego pingwinka będą Wam potrzebne czarna skarpeta, jedna, druga kolorowa, filc w kolorze białym oraz w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym na dziób. Będzie potrzebna jedna para oczu, coś do odrysowania brzuszka i buźki w kształcie koła. Jedno musi być większe, drugie musi być troszeczkę mniejsze. Nożyczki, trzy gumki recepturki, ołówek i oczywiście wypełniacz. Ja w moim przypadku wzięłam watę, natomiast może to być ryż, może to być jakaś kasza, coś co Wasze mamy mają pod ręką. Kochani, mam jeszcze tutaj szklankę, która troszeczkę pomoże nam w tym, żeby sprawnie włożyć watę do skarpety. Myślę, że możemy zaczynać. Na początku bierzemy czarną skarpetę i wkładamy sobie ją do tej szklanki. W ten sposób. Wkładamy do niej watę. Myślę, że możemy już sobie formułować. Możemy to już wyciągnąć i dopchać tutaj watę. Myślę, że jeszcze możemy dodać waty. Teraz formujemy mniej więcej właśnie tułów naszego pingwinka w taki sposób, żeby oddzielić już sobie mniej więcej tułów od główki. Teraz musimy związać skarpetkę. W ten sposób. O, wyraźnie już widać tutaj główkę pingwinka i brzuszek. Obcinamy górę skarpetki. Teraz drugą gumką musimy związać i oddzielić główkę. Nie musimy tego, wystarczy dwa razy związać, przewinąć gumkę. O, i już mamy takiego tułów i główkę pingwinka. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to brzuszek i buźka pingwinka.
kremowego filcu odrysowujemy ucho. Moje ma około 7, to większe ma około 7 cm. Mniejszego 3, 3,5 do 4. Odrysowujemy. Teraz musimy wyciąć kółeczka. Możemy przypasować. Pasuje. Teraz główka. Właściwie buźka bardziej. Buźkę możemy przyciąć tak bardziej płasko tutaj. No, zaraz Wam pokażę. Dobrze. Kochani, przykleimy sobie teraz nasz brzuszek. Oczywiście przykleić ja używam kleju na gorąco, ale jeżeli ktoś nie ma kleju na gorąco, może użyć zwykłego kleju takiego w sztyfcie albo taśmy dwustronnej. Brzuszek już jest przyklejony. Teraz buźka. Teraz zrobimy dla naszego pingwinka piękną zimową czapę. I taką czapkę należy wykonać w taki sposób, że ściągacz należy zawinąć i oczywiście ubrać czapę na główkę pingwinka. W ten sposób musimy dopasować, żeby wyglądała autentycznie, jak prawdziwa czapa. I też musimy ją spiąć gumką. Mniej więcej na takiej wysokości, żeby pasowała. Myślę, że czapa naszego pingwinka pasuje mu idealnie. I teraz obcinamy górę skarpety, pozostawiając troszeczkę tutaj taki kawałeczek na pompon, bo przecież czapa bez pompon to nie czapa zimowa. Teraz sobie musimy poprzecinać. Tą część. O, i mamy świetny pomponik. Oczywiście Wy możecie przykleić własne pomponiki, jak ktoś ma w domu. Także tak mniej więcej wygląda czapa tego pingwinka.
Pokażę Wam jeszcze, jak zrobić szalik z reszty skarpetki. Przecinam wzdłuż, robiąc taki pasek. Jeszcze raz teraz na pół. Tutaj zawiązujemy mu piękny szaliczek. Oczywiście szaliczek też musi mieć frędzelki. Więc też staramy się poprzecinać kawałeczek. Szalik i czapka są gotowe. Co jeszcze brakuje naszemu pingwinkowi? Oczywiście dzióbka. Możemy wziąć kawałeczek filcu, ale to może też być, tak jak już wcześniej powiedziałam, papier kolorowy, coś, czym dysponujecie w domu. Oczywiście, jeżeli nie macie w domu takich oczek gotowych, możecie mu po prostu dorysować. Też na pewno będzie ładnie. Kochani, takiego pingwinka możecie jeszcze ozdobić w jakieś zimowe akcenty. Mój już jest gotowy. Kochani, mam nadzieję, że pingwinek Wam się spodobał i pochwalicie się Waszymi pracami pod filmikiem. Czekamy na Wasze propozycje. Ja życzę Wam wspaniałej, kreatywnej zabawy. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Pa, pa!